Kochani, ponieważ dzisiaj jest 1 kwietnia, czyli prima aprilis, to mogę mówić na każdy temat, nawet najtrudniejszym, a potem to obrócić w żart. I dlatego ja może teraz zmienię, obrócę wpierw w żart, a potem obrócę w żart jeszcze raz. O! Kochani, ja na temat miłości. Zdarza się, że człowiek jest zakochany. Człowiek potrafi się zakochać w drugim człowieku, niezależnie od płci własnej. To znaczy, ja jako mężczyzna mogę się zakochać w kobiecie i ja odczuwam wtedy najgłębsze, najpiękniejsze emocje. Ja nie tylko czuję, jak bardzo kocham, ale również dostrzegam, jaki świat się robi piękny, jak dookoła wszystko się robi zielone, jak słońce pięknie świeci, jak cudnie pachnie wiatr, jak pięknie ptaszki śpiewają. Jeżeli ja kocham, to ja to czuję każdą komórką swojego ciała, również tymi komórkami, które dążą do przedłużenia gatunku, też czuję. I to też jest piękne, kochani, miłość, to jest takie cudne, piękne uczucie. Tak, to jest cudne, piękne uczucie. To jest coś niezwykłego, to jest coś, czego się nie da się w inny sposób przeżyć, jak tylko kochając. I to, jak bardzo ja kocham, to ja czuję. I jeżeli jestem z drugą osobą, którą kocham, to jak bardzo ona mnie kocha, mogę się dowiedzieć tylko po tym, co ona do mnie mówi. Bo jeżeli ona mówi, że mnie bardzo kocha, to ja mogę jej bardzo wierzyć. Mogę jej tak bardzo wierzyć, że może mi się wydawać, że ona mnie kocha tak bardzo, jak i ją. To znaczy, że my bardzo często wpadamy w pułapkę empatii. My jesteśmy przekonani, że ktoś nas kocha równie bardzo, jak my tę drugą osobę. Jeżeli my kochamy, to nam się wydaje, że osoba, którą my kochamy, kocha nas równie bardzo, równie silnie i równie pięknie. I jesteśmy przekonani, że ona równie bardzo pragnie nas. Pragnie tego samego, co my. I dlatego bardzo często jesteśmy bardzo rozczarowani, gdyż się okazuje, że jak my bardzo kochamy, to my jesteśmy bardzo łatwo do zmanipulowania. I nie tylko poprzez tą drugą osobę, ale my sami manipulujemy się tym, że my chcemy za wszelką cenę uwierzyć w to, jak bardzo jesteśmy kochani. I dlatego, kochani, życzę wam, żebyście mocno wierzyli, że jesteście bardzo kochani. To jest takie piękne, ale może piękne, to jest bardzo piękne. Wierzcie w to, że to jest cudowne. Im bardziej wierzysz, tym to jest piękniejsze. Wierz w to, że jesteś kochany. Przynajmniej przez jakiś czas będziesz szczęśliwy lub szczęśliwa. A potem